Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj tak troszeczkę luźniej, bo w sumie miałam o to bardzo dużo zapytań. Zastanawiałam się nad tym, czy ten film nagrywać, ale ostatecznie stwierdziłam, że w sumie może nie jest to aż taki bardzo zły pomysł. I dzisiaj pokażę Wam po prostu, jakie aplikacje mam na swoim iPadzie. Nie mam tu może nic jakiegoś takiego bardzo odkrywczego, ale pokażę Wam po prostu, czego używam i do zabawy, i do pracy, i w ogóle. Ja mam iPada mini, tego najprostszego, najmniejszego, białego. Do tego case, w którym go trzymam, zamówiłam na Romui. Nie jest on może jakiś super, hiper, w ogóle nie wiadomo jakiej jakości, ale wystarcza mi, no i jest niebieski. Tak więc to jakby są wszystkie podstawowe, kluczowe sprawy. No i dobra, przejdźmy w takim razie, zmieniamy sobie troszeczkę kadr i przejdziemy do pokazywania, co na tym moim iPadzie się znajduje. To jest mój ekran startowy. Tam, 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 jak widać. tak więc no, oczywiście kto tutaj jest? Michael. A tutaj dla odmiany moja ulubiona postać z mojego ulubionego serialu, czyli Harvey Specter. Okej, okay. To jest moja podstawowa jakby plansza. Widzę, że w ogóle jest strasznie dziwne jakieś prążki, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mocno przeszkadzać. To są te wszystkie podstawowe rzeczy, które na dzień dobry mamy, jeżeli chodzi o aplikacje w urządzeniach Apple'owskich, czyli tutaj do komunikacji mamy maila, FaceTime i wiadomości, z których korzystam oczywiście, i Safari. No i tutaj te wszystkie rzeczy typu kontakty, zegar, zdjęcia, aparat i kalendarz i tak dalej. Tutaj nie ma nic ciekawego. Druga to jest taka moja plansza z rzeczami troszeczkę do pracy i z tymi wszystkimi social mediami, z których korzystam. Czyli mam taką wtyczkę do Instagrama, do Facebooka i do Twittera, która mi tutaj pomaga zarządzać obserwującymi. Tutaj jest oczywiście Instagram, czyli jedna z moich ulubionych aplikacji ever. Jestem naprawdę bardzo często na Instagramie, więc jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie, to zachęcam. Facebook oczywiście, na którym też bardzo dużo siedzę i tutaj mam narzędzie do zarządzania swoją stroną internetową, znaczy nie stroną internetową, tylko fanpage'em na Facebooku. Tam również Was zapraszam. Tutaj jest Messenger, czyli coś, co pomaga mi korzystać z wiadomości na Facebooku. YouTube, no bo oczywiście nie mogłoby się obejść bez YouTube'a. Skype, z którego też od czasu do czasu korzystam, ale przyznam Wam się szczerze, że jakoś nie do końca jeszcze potrafię go ogarnąć na iPadzie. To znaczy, nie słyszę, jak ktoś do mnie dzwoni, jeżeli jestem tylko na iPadzie. Nie wiem dlaczego. Ja mogę zadzwonić, wszystko działa, wszystko hula i słyszę na przykład, jak wiadomości przychodzą, ale nie jestem w stanie ogarnąć tego, jak ktoś do mnie dzwoni, bo tego nie słyszę i nie umiem tego zmienić, nie wiem czemu. Twitter oczywiście, na którym też bywam, co prawda może nie aż tak bardzo często, ale jednak od czasu do czasu bywam. Evernote to jest pewna nowość u mnie, ale już pomału zaczynam jakby się przekonywać, że bardzo mi się przydaje. To znaczy, to jest takie, zresztą obydwie te aplikacje, które tutaj mamy, czyli ten Keep, który jest też zrobiony pod jakby konto na Gmailu i pod Google Plusa, ale bardziej Evernote w sumie mi odpowiada do robienia notatek, kiedy nie mam pod ręką swojego normalnego kalendarza takiego papierowego, to korzystam właśnie z tego, bo przeważnie w kalendarzu notuję zarówno pomysły na filmiki, jak i różne inne tego typu rzeczy, które mi się przydają i do YouTube'a, i też do innych spraw. Aplikacja do mojego banku oczywiście. Pinterest, na którym ostatnio zaczęłam troszeczkę buszować i sobie szukać inspiracji, chociażby do paznokci. Tam czasami jest tyle rzeczy, że naprawdę masakra. No i Allegro, bo któż z nas nie lubi czasem posiedzieć na Allegro. Tak więc to jest ta moja strona, na której są rzeczy, które mi się przydają zarówno do jakby ogarniania YouTube'a, jak i do po prostu kontaktu z ludźmi. Trzecia to jest typowo jakby strona zdjęciowa. Tutaj mam wszystkie rzeczy, z których korzystam do obrabiania zdjęć właśnie przez iPada, czyli tych, które przeważnie lądują na Instagramie chociażby. I tu są właśnie aplikacje, dzięki którym mogę uzyskać na przykład kolaż, czyli przeważnie korzystam z tego Instapic Frame, jeżeli dobrze pamiętam.
Tutaj mam timer, kamera, czyli coś, co jest po prostu samowyzwalaczem. Tutaj jest również taka śmieszna aplikacja, która pomaga tworzyć nam obrazki w stylu Keep Calm. Możecie sobie zmieniać zarówno te ikonki, które są, teksty, wszystko tutaj możecie zmienić. Instapic Size jeszcze jest fajną aplikacją, ponieważ pomaga zmieścić nam te zdjęcia, które robimy w normalnym, takim panoramicznym jakby rozmiarze. Pomaga nam je wkleić w taki kwadrat, że nie tracimy ani kawałka tego zdjęcia i spokojnie możemy je umieścić na Instagramie w całości. No i tutaj są jeszcze jakieś takie różne inne fotoedytory, które na przykład pomagają troszeczkę rozjaśnić zdjęcie albo obrócić je. No i takie podstawowe rzeczy, tutaj akurat nie ma niczego bardzo fancy. No i tutaj jest moja strona odmóżdżająca, czyli wszystkie głupawe, bardziej lub mniej gierki, z których korzystam. Oczywiście wiadomo, że tutaj te dwie najbardziej popularne, czyli Candy Crush i Candy Mania, z których najwięcej się korzysta, taka jest prawda. Udało mi się i mam oryginalną, tą, która nie jest już dostępna, tą taką bardzo psychodeliczną i bardzo męczącą gierkę, czyli Flappy Bird. I tutaj są jeszcze dwie podróbki, ale one już nie są takie fajne, jeżeli mogę to powiedzieć. Tutaj mam coś, co w ogóle teraz wam się przyznam, że się cofnęłam w rozwoju, nie wiem o ile lat, ale pominijmy to. To jest moja hodowla motyli. To jest coś, co wzbudza w ogóle bardzo duże jakby emocje. Ja sobie lubię właśnie czasem się podmurzyć wieczorem i sobie nakarmić swoje motyle, pozbierać te punkciki, które one tam... Co prawda ona się nie przekręci, ja wolałabym teraz kadru nie zmieniać, więc tak będziecie to widzieć tylko przez chwilę, ale to tak w ramach ciekawostki, nie żeby wam to jakoś szczególnie tutaj prezentować. Widzimy, że się rozmawiają z tukanami teraz. No i tutaj mamy właśnie moje motyle, które sobie tutaj fruwają, właśnie zbieram sobie te pieniążki, dzięki czemu mogę kupić inne motyle i tak dalej, i tak dalej. No nie będę was tutaj zanudzać, w każdym razie to jest aplikacja, która ostatnio po prostu wieczorem mnie pochłania, bo sobie zbieram właśnie te wszystkie pieniążki, odkrywam nowe rodzaje motyli, no i tak wiem, no mówię, już cofnęłam się w rozwoju, pominijmy to. Super Magical, o którym wam mówiłam przy okazji ulubieńców. Tutaj jest jeszcze Puzzle Craft, to jest coś takiego, połączenie budowania takiej wioski właśnie z grami w stylu Candy Crush i Candy Mania, że łączymy elementy, które są takie same w jakiejś tam linii i dzięki temu zdobywam jakieś punkty. Tak więc to jest właśnie ta moja strona z tymi wszystkimi rzeczami, które są jakby do odmóżdżania się. I ostatnia strona to jest taka z rzeczami, które są po prostu nieskwalifikowane w żadnych z powyższych, które wam przedstawiałam, czyli aplikacja do tapet, z której korzystałam na początku, teraz ponieważ mam pościągane zdjęcia z internetu, które mam właśnie na tle, jeżeli chodzi o tapetę tutaj na iPadzie, no to ostatnio jej nie przeglądałam, ale na początku mi się przydawała. OpenFM, fantastyczna aplikacja, uwielbiam tutaj szczególnie słuchać, bo tutaj są takie niby stacje radiowe i właśnie moje ulubione to są te hity z lat 90., 80. i 2000., tak więc coś fantastycznego, uwielbiam, bo oni takie piosenki, o których czasem samemu człowiek zapomni, puszczają i to jest coś w stylu radia, ale też nie do końca. Emoji, czyli coś, co pozwala nam w takie fajne emotki wklejać do wiadomości na Facebooku, na zarówno też na Instagramie, wszędzie. EPD, czyli to jest taka aplikacja, którą pokazała mi i nie tylko mnie zresztą Miss PK Project, którą pozdrawiam serdecznie. I to jest po prostu taka kobieca aplikacja do tego, żebyśmy sobie mogły notować wszystkie informacje odnośnie naszego cyklu kobiecego i myślę, że to jest bardzo fajne. No i to by było wszystko, więcej już nic nie mam, tak jak wam mówiłam, zero jakiejkolwiek ekscytacji, jeżeli chodzi o mojego iPada, nic tutaj szczególnego jakoś bardzo nie ma, ale jednak najczęściej czas spędzam na tej stronie. To jest moja taka podstawowa strona do korzystania z iPada. Tak więc mam nadzieję, że jakoś wam się te informacje w jakikolwiek sposób przydały, nie wiem. Filmik taki dosyć luźny, ale chciałam go zrobić i zrobiłam. No i to by było wszystko. Jak zawsze dajcie znać, czy się wam podobało. Jeżeli lubicie takie troszeczkę inne filmy niż urodowe, tylko właśnie bardziej gadżetowe, to oczywiście
kciuki w górę. Zachęcam Was jak zawsze do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także do odwiedzania mnie na wszystkich moich portalach społecznościowych, czyli na Facebooku, Twitterze, Instagramie, a także na blogu. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.